Urodziłam się w tym domu na Julianowie. Moja mama była odważną kobietą. To po niej odziedziczyłam silny charakter. Gdy miałam kilka lat, przeprowadziliśmy się na Redkinie. Tu uczyłam się jeździć na motorze. Z dyplomem już jako majster budowałam bloki w Łodzi. Między innymi ten na Radogoszczu. To wtedy nauczyłam się, że kobieta jako szef musi zawsze dawać z siebie więcej niż inni. To w Łodzi przyszedł na świat mój syn. Tu przeżyłam najważniejsze momenty historii mojego pokolenia. Wtedy postanowiłam, że chcę zmieniać Łódź i pomagać ludziom. Otworzyłam niewielki zakład produkcyjny. Zatrudniałam zwalniane z pracy włókniarki. Całe życie, dosłownie i w przenośni, budowałam Łódź. Teraz, jako prezydent, zmieniam Łódź każdego dnia. I każdego dnia kocham ją jeszcze bardziej.